Witam serdecznie. Dzisiaj tak dla nauczycieli, tak dla oświaty. Będziemy podczas krótkich briefingów prezentowali zagadnienia częściowe naszego dużego i spójnego programu. Dzisiaj o nauczycielach. Szanowni Państwo, ja, jak wiadomo, i wszystkie osoby, które miały okazję ze mną współpracować, wiedzą o tym, że pochodzę z rodziny nauczycielskiej. Moi rodzice, mama i tata byli nauczycielami, są emerytowanymi nauczycielami i wrażliwość na oświatę, wrażliwość na problemy oświaty mam w sercu. I przez te lata, kiedy byłem zastępcą prezydenta Białegostoku i nadzorowałem oświatę, starałem się wywiązywać ze swoich obowiązków zarówno należycie, jak i też z dużym poświęceniem, oddając się tym problemom. Dlatego też w tej chwili, rozmawiając z nauczycielami, odbyłem naprawdę bardzo dużo spotkań z przedstawicielami oświaty, z dyrektorami, z nauczycielami i z pracownikami obsługi i administracji. Wiem, że w oświacie białostockiej nie dzieje się dobrze. Nie dzieje się dobrze i ten problem narasta, dlatego też chciałem powiedzieć, i to słowa kieruję do wszystkich pracowników oświaty, że jeżeli zostanę zatrudniony na stanowisku prezydenta miasta Białegostoku, na pewno ta sytuacja się zmieni i dzisiaj chciałem powiedzieć kilka punktów, które będą dla mnie priorytetowe, jeżeli chodzi o nauczycieli. Po pierwsze, to, o czym mówiłem już kilka razy, a mianowicie deklaruję, że dyrektor Departamentu Oświaty będzie wybierany przy szerokich konsultacjach społecznych, szczególnie jeżeli chodzi o środowiska oświatowe, związki zawodowe oraz organizacje pozarządowe. Po drugie, dyrektorzy szkół będą wreszcie mogli z pełnym poświęceniem pracować na potrzeby poszczególnych jednostek. Przywrócę godność pracy dyrektora, godność dyrektora placówki oświatowej, bo w tej chwili wiem, że z tym nie jest najlepiej. Dlatego też dyrektorzy po pierwsze będą mogli autonomicznie podejmować decyzje dotyczące zatrudnienia pracowników im podległych, ponieważ są dyrektorami autonomicznych placówek. Po drugie, zostanie wprowadzony jasny, przejrzysty i zgodny z oczekiwaniami dyrektorów i pracowników oświaty system wynagrodzenia dodatkowego, czyli system motywacyjny dla dyrektorów szkół. Również zostanie wprowadzony dzięki zmianom regulaminów system motywacyjny, system pozwoli nauczycielom oraz pracownikom oświaty, pracownikom administracji zarabiać godnie. To wszystko zostanie wprowadzone wówczas, kiedy mieszkańcy Białegostoku powierzą mi funkcję prezydenta miasta, pracę prezydenta miasta Białegostoku.